na dzielnicach. To może jakby Pan scharakteryzował działalność tej tutaj konkretnej dzielnicy? Może tak bardziej precyzując, co można by było poprawić, albo co jest właśnie dobre jakby w działaniu rady dzielnicy tutaj, tak konkretnej? Dobre jest to, że rada nie kłóci się i ma na względzie dobro tego miejsca, w którym działa, i nie mamy właściwie większych problemów z ustaleniem wspólnego stanowiska przy podejmowaniu uchwał. Bardzo często to jest też widoczne przy głosowaniach, że bardzo wiele uchwał jest podejmowanych jednogłośnie, także to jest bardzo duża wartość i bardzo się cieszę z tego. Co można poprawić? No, myślę, że poprawy wymaga, zresztą o tym jeszcze niedawno żeśmy rozmawiali na zarządzie, kwestie informacji dotyczących właśnie działań deweloperskich, jeśli chodzi o umieszczanie tego na stronie internetowej dzielnicy. Także tutaj mamy taki plan, żeby zrobić taką zakładkę, żeby ludzie mogli się poinformować, co się będzie działo w tym zakresie. Ponieważ ta informacja, która do tej pory była w gazetkach, no była niewystarczająca. Też może dlatego, że gazetki jednak to jest... jakby ktoś musi specjalnie, powiedzmy, jest zainteresowany, czyta gazetkę, to ewentualnie natrafi na taką informację. A rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie. No bo jakby sama ze swojego doświadczenia wchodzę na stronę, widzę zakładkę, jest ona tematyczna, więc od razu jakby są te tematy interesujące. Także bardzo, bardzo dobry pomysł według mnie, żeby coś takiego zrobić. A czy uważa Pan, że komisje jakby w pracy Rady są potrzebne? Czy spełniają swoją funkcję? No tak, no one właśnie są komisjami tematycznymi, zajmują się konkretnymi sprawami z danej dziedziny życia i no i jakby wszelkie decyzje czy projekty uchwał właśnie wychodzą od komisji i następnie są przedstawiane Radzie. Także taki model uważam, że jest bardzo dobry, bo wiem, że czasami bywa to w ten sposób, że właściwie komisje są takie troszeczkę po macoszemu traktowane i głównie zarząd właściwie wszystko robi. Wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek. To powinno iść właśnie od radnych, od szeregowych radnych, żeby oni też no, włączali się w ten proces podejmowania różnych inicjatyw, decyzji. A zarząd powinien jedynie to jakby moderować i następnie nadawać dalszy bieg. A czy uważa Pan, że... albo może jak oceniłby Pan aktywność właśnie radnych? Czy radni dzielnicy piątej są aktywni w swoich działaniach? No ja to mogę ocenić na przestrzeni kilku kadencji. No to ta aktywność zwykle jest podobna. To jest tak, że jest taka grupa radnych, która jest bardzo aktywna. Jest taka grupa średnio aktywnych i właściwie takich, którzy można powiedzieć no, tylko tak to, co konieczne. No ale to jak obserwuję przez trzy kadencje, to zawsze mniej więcej takie trzy grupy się tworzą. Znaczy nie tworzą, tylko taki podział następuje jakby naturalny na tych bardzo aktywnych, średnio i słabo. I to zwykle jest właśnie w ten sposób. W sumie, jeżeli mogę porównać, bo już kilka wywiadów przeprowadziłam właśnie, to ten temat i ten wątek się pojawia właśnie, jeżeli pyta się o aktywność, czy jakby kontakt radnych. A teraz przyszło mi do głowy może taka trochę przewrotna teza, czy na przykład ta jednomyślność w Radzie nie wynika na przykład z trochę może, no, nie chcę mówić, że z lenistwa, ale właśnie z tej może mniejszej aktywności, że jakby... no nie wiem,
radni może nie do końca chcą się bardziej zainteresować w temat, więc powiedzmy sugerują się zdaniem pozostałych kolegów. Znaczy, wydaje mi się, że akurat w przypadku jednostek pomocniczych to nie ma takiego zastosowania. To zjawisko, o którym pani mówi, wydaje mi się, że może być bardziej zauważalne, jeśli chodzi o Radę Miasta. Bo tam rzeczywiście, jeżeli dany radny no, nie wgryza się w te częstokroć bardzo zawiłe i trudne projekty uchwał, wielość druków i tak dalej, więc jeżeli on rzeczywiście nie poświęci dużo pracy, żeby to wszystko ogarnąć, to rzeczywiście może to wyglądać w ten sposób, że no nie podniesie tą rękę i tyle. Natomiast tutaj nasz zakres jest na tyle przystępny dla zwykłego człowieka, że nawet taki radny, który nie jest bardzo aktywny, na podstawie tych materiałów, które dostaje i to, co się mówi na sesji, jest w stanie to ogarnąć w szybkim tempie. I ocenić. Także nie ma tutaj takiego automatyzmu, że się patrzy, jak tam sąsiad głosuje i się głosuje w ten sam sposób, bo tutaj no, jest to na tyle dla ludzi, że można to zrobić nawet nie będąc bardzo pracowitym radnym. A jak wygląda może kontakt z mieszkańcami? Czy na przykład mieszkańcy jakoś bardziej angażują się właśnie w działalność rady, interesują się, co Państwo robią? Czy jest to na przykład postawa tylko taka bierna, może trochę roszczeniowa? Jak to wygląda właśnie ten kontakt? No najczęściej mieszkańcy kontaktują się z nami, jak mają jakiś problem. Po prostu tak jak dzisiaj tu jesteśmy na dyżurze, no to przychodzą. Czy jest remarszrutyzacja, to mówią o tym, że dany tramwaj powinien jednak pozostać. Takie, można powiedzieć, pospolite ruszenia są w przypadku takich spektakularnych problemów, jak mieliśmy ostatnio z Młynówką Królewską, bądź też kilka lat temu przy chęci budowy supermarketu przed pałacem w Łobzowie. A zasadniczo to ten stan jest taki średni, jeżeli się nic specjalnie mocnego nie dzieje.